Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radioodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Witam wszystkich serdecznie. Tematem prezentacji jest dwulampowy odbiornik reakcyjny o zasilaniu 12 V. Ta konstrukcja powstała w zasadzie na takich naszych spotkaniach lokalnych. Mamy tutaj właśnie z kolegą Andrzejem, z kolegą Adamem. Dojeżdża do nas jeszcze kolega Stanisław z Wrocławia. I co jakiś czas spotykamy się i kolega Andrzej znalazł gdzieś w internecie stronę producenta różnych takich drewnianych opakowań, pudełek do tego dekupażu. No i postanowił to wykorzystać. To jest takie pudełko, wymiary są podane. To są takie praktycznie, do wszystkiego się mogą nadać. Z lewej strony jest to pudełko, które zostało użyte do wykonania tego jako obudowa odbiornika. To jest szkatułka z zawiaskami, taka bardzo fajna rzecz. Z prawej strony jest to pudełko, które kolega Andrzej akurat wykorzystał do zrobienia takiego małego głośniczka dostawnego. Jeszcze dalej musisz. No, założenia konstrukcyjne, więc tak, stylistyka wzorowana na odbiornikach z lat 20. Drugie, obudową gotowe pudełka. 3, zmiana zakresu przez wymienne cewki. 4, widoczne lampy na górze obudowy, no żeby było ładnie. Wykorzystanie w miarę możliwości posiadanych w zbiorach oryginalnych elementów z epoki lub wykonanie nowych według wzorów z tamtych lat. No tutaj tak nie do końca to wyszło, przynajmniej w moim odbiorniku, bo z kolei zakładaliśmy, żeby to też jak najniższe koszty tego były i żeby zrobić to jakby coś z niczego, czyli poszukać w swoich zbiorach przepastnych rzeczy, które by się do tego nadały. I tak wyszło. Następnie zastosowanie demobilowych lamp wojskowych 12Z1L. Niskie napięcie zasilania, 12 V żarzenie i napięcie anodowe, no i minimalny koszt. Tu na fotografiach są właśnie, jak to było wykorzystane. Podstawki lampowe to z jakichś demobilowych widać po lewej stronie. Trzeba je było troszeczkę skrócić, troszkę je poprzycinać, żeby może je było zamontować na tym. No w środkowym, góra fotografii, no to elementy, które tam zostały użyte. Na dole gniazdo do słuchawek. Z prawej strony lampy jeszcze w oryginalnych opakowaniach. Zostały z opakowań wyjęte, żeby je było ładnie widać. No tu na tym jest schemat odbiornika. Wyrysowany tak odręcznie, ale wiadomo, o co chodzi. Jest on tu w dwóch wariantach. Jeden jest tylko z reakcją, wtedy nie montujemy tu tego potencjometru, jak jest pokazane. Wariant drugi bez reakcji, potencjometr 220 kilo lub montujemy dzielnik napięcia. No, to jest skrzynka tak z rozrysowanym wstępnie owiercaniem otworów. No, to jest już skrzynka, najpierw znaczy przygotowanie skrzynki, powiercenie otworów, następnie no, zabarwienie na jakiś ładny kolor, no i pokrycie to lakierem, politurą, co kto woli, nie? Widać bardzo ładnie się prezentujące lampy bez tych szkaradnych obudów aluminiowych. Z kolei, żeby delikatnie zamaskować otwory, w których lampy tam siedzą, zostały użyte takie plastikowe krążki. Gałka, no taka bardzo podobna do detefonowej, ale akurat tu nie jest detefonowa. No to jest
środek tego radia. To jest radio w wersji kolegi Andrzeja z kondensatorkiem takim fabrycznym, z wyłącznikiem, potencjometr. No i tak, taką miał koncepcję tych połączeń. No, to jest z kolei moja wersja radia. Bardzo podobna w zasadzie, tyle że tutaj kolega, moment jeszcze, o, kolega Andrzej ma tutaj wyłącznik. Z kolei, o, tu jest wyłącznik pokazany od spodu, a z kolei u mnie jest potencjometr w tym miejscu akurat. Tak wygląda radio w mojej wersji. Kondensator strojeniowy to jest taka jakaś samoróbka. Nie ja to robiłem, ale został tam z czegoś wyjęty, nie pamiętam już z czego. Leżał w jakichś rupieciach, stwierdziłem, że może się nada i się nadał i bardzo dobrze się sprawuje. Pozostałe elementy, no wszystko co się znalazło w zasobach naturalnych warsztatu. No, a tutaj mamy cewki. Cewki, tu jest akurat cewka kolegi Andrzeja, wykonana, nawinięta drutem, znaczy w bawełnie, na takim karkasie z preszpanu. No, oczywiście ręczna robota, widać na jedno i drugie zdjęcie. Tu z kolei jest, pokazałem, jak nawijałem ja cewkę. Ta akurat jest nawinięta drutem przewodnim, znaczy drut to jest w sumie, drutem w takiej izolacji, no chyba jakieś takie tworzywo sztuczne, dlatego że ona jest bardziej wtedy sztywna. Nawijałem to drutem w bawełnie takim cieńszym, i ona musiałaby być chyba czymś impregnowana. A tak na pierwszym zdjęciu widać taki kołowrotek. Drugie zdjęcie, cewka już prawie nawinięta, to z prawej strony u góry. Z lewej strony dolne zdjęcie. Trzeba te kołeczki delikatnie tak wyjmować, żeby zdjąć całą cewkę, żeby się nie rozpadła. Wtedy te kołeczki zbliżamy do środka, żeby się nie rozjeżdżała. Należy wziąć długą igłę, taką jakąś, nie wiem jak, do czego ona służyła. Kiedyś mój dziadek mówił, że to do cerowania worków. I odpowiednią nić, nie wiem też jak się to ta nić nazywa. I trzeba tą cewkę zszyć, bo po wyjęciu tych kołeczków ona by się rozpadła. I teraz tak wygląda ta cewka zszyta. I ona wtedy jest sztywna, stabilna. Można ją zamocować w podstawkę i można ją tam już włożyć do odbiornika. To jest jeszcze, to jest antena ramowa. To kolega Andrzej Cieślak tu wykonał taką antenę ramową. Ona ma bardzo fajną właściwość, że to radio nie potrzebuje wtedy nawet uziemienia, pracuje bardzo ładnie i jest po prostu, no można to wykorzystać bez konieczności rozwijania tam długich anten na zewnątrz budynku. No to jest głośnik dostawny, wykorzystano pudełko o średnicy 150 mm, co pozwoliło na zamontowanie wewnątrz głośnika tam 5 A produkcji RFT z transformatorem głośnikowym. Tu widać właśnie, że bardzo ładnie się to wpisało w pudełko. No i tak głośnik wygląda po dopracowaniu już, nie? Stoi ładnie na tym. No a tak wygląda odbiornik. Tu wersja akurat z cewką wykonaną przez kolegę Andrzeja. Widać na tym zworkę, którą można tam odłączyć te środkowe odczep cewki, nie? No, co dalej?
Odbiornik ten był wykonany przeze mnie odbiornik był opisany w artykule opublikowanym w niemieckim Funkgeschichte nr 228. Przedstawiony projekt mimo prostoty i niewielkiego kosztu wykonania pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów. Pozwala na eksperymentowanie z różnymi rodzajami cewek, poznanie działania i wpływu dodatniego sprzężenia zwrotnego reakcji na czułość odbiornika. Przy użyciu anteny ramowej nie wymaga anteny zewnętrznej. Zaletą jest bezpieczeństwo użytkowania i eksperymentowania ze względu na niskie napięcia występujące w układzie. I tu zdjęcie, skan właściwie tego czasopisma Funkgeschichte. I to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło jak na pierwszy raz. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze wyszło jak na pierwszy raz. Dziękujemy bardzo za prezentację. Także mam nadzieję, że też inni koledzy się odważą z pokazaniem swoich rozwiązań, konstrukcji, eksponatów, pomysłów, układów. Także czy są jakieś takie pytania na gorąco do kolegi? Ja może jedno zdanie od siebie dołączę, ponieważ miałem przyjemność widzieć to radyjko, co prawda w wersji Andrzeja, nie pana Grzegorza. Ja muszę powiedzieć, że byłem na wizycie, to było późny wieczór, jeszcze jesienią wczesną i niedługo bym zapomniał do domu przyjechać. Takie wrażenie na mnie zrobiło. Niesamowity odbiór przy prawie żadnym napięciu i wykonaniu pana Andrzeja, akurat jak wspomniałem. No ktoś tam też zadał pytanie, jak on odbiera. On odbiera wręcz doskonale, a na antenie ramowej w kuchni spisywało się wzorowo. Że ja mogę tu byśmy prosili wcześniejszy obrazek, żeby tak nam zilustrował. Także tak patrzymy, dziękujemy za uwagę. Ostatni slajd, więc. Wrażenie jest piorunujące, muszę powiedzieć. Szczególnie na antenie ramowej. Ja się nadziwić nie mogłem. Także tak, a raczej radia, no znam radia stare, no mam do czynienia z nimi. Byłem zaszokowany. Taka jest reakcja, bo tam się pana Wiesława pytanie pojawiło, jak ono odbiera. Mogę powiedzieć tak, doskonale odbiera, ale oddaję głos prezentatorowi. Moje akurat pracuje tu na antenie zewnętrznej, ale też bardzo czysto, wyraźnie odbiera Warszawę na Długich. No, był tu u mnie taki kolega, który akurat w tej branży jest, że się tak wyrażę, laikiem. Jak oglądał te radia i właśnie to zaprezentowałem, podłączyłem mu to do akumulatorka i normalnie takie oczy zrobił, jak to głośno, czysto gra, no gra czysto. Na szczęście tutaj akurat nie mam żadnych w zasięgu żarówek typu tam jakieś LEDy na przetwornicach, także specjalnie zakłóceń też nie ma, także normalnie był zachwycony. Ja też. Ja się cieszę, że kolega Grzegorz podjął wyzwanie i zaprezentował ten odbiornik. Niepotrzebnie Grzesiu tutaj podkreślał tą moją rolę w projekcie, bo projekt był w zasadzie takim przedsięwzięciem wspólnym i staramy się jakoś sobie tutaj w tych naszych pracach wzajemnie pomagać, a idea jest zawsze taka, żeby zrobić coś, co będzie dość fajnie wyglądało, a jednocześnie nie będzie generowało tutaj nadmiernych kosztów. To, co Grzegorz powiedział, skrzynka, gotowy wyrób, dosłownie za symboliczne pieniądze, te osłonki na lampach, to takie maskujące pierścienie używane przez hydraulików przy instalacji centralnego ogrzewania i właściwie ten koszt to się w kilkunastu złotych praktycznie pozwolił zamknąć, ale jednocześnie daje ciekawe możliwości, bo Grzesiu tu pięknie to przedstawił, eksperymentowania, bo zobaczcie, są trzy rodzaje cewek. Ta, która w tej chwili jest widoczna na zdjęciu, najprostsza, kawałek kartonu, ileś, byle nieparzyście nacięć, można spokojnie nawinąć samemu, niewymagane żadne oprzyrządowanie. I dlaczego tutaj ta cewka jest przedstawiona? Bo ona w takiej wersji pozwala na wykorzystanie drutu o mniejszej średnicy i ta cewka tutaj jest w granicach 6-7 cm. Natomiast cewka długofalowa, którą już Grzegorz nawijał, z racji tego, że musi drut być sztywny, jest znacznie większa, ale bardziej urodziwa. Zwróciliście państwo uwagę właśnie przez dobór tej kolorowej nici do zeszycia, ta cewka nabiera po prostu uroku.
Także chcieliśmy pokazać taki prosty projekt, który nasi koledzy, gdyby byli zainteresowani, mogą sobie powtórzyć, bo daje to naprawdę wiele radości. I tak na pierwszy rzut oka nie było ideą zrobienie podróbki i wciskanie, że jest to radio historyczne, ale wygląda na historyczne, bo ta sama szkatułka jest z takimi podfrezowaniami, że przypomina wyrób taki już troszkę historyczny. Także dziękuję, Grzesiu, za prezentację twojego odbiornika, jednocześnie tutaj też pokazanie mojego. Ale w sumie to, wiesz, jest twoja zasługa, że to wszystko się tutaj jakoś kręci, bo na tych naszych spotkaniach to jesteś taki spiritus movens tej naszej działalności, bo nie tylko to zrobiliśmy, nie? No tak. Czyli będziecie się mogli panowie pochwalić jeszcze czymś. I Wojtek już nas Wojtuś kręcił. sami się daliśmy, się złapać. Nie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę na tę konstrukcję, tym bardziej, że jak mówimy, jest to konstrukcja ekonomiczna, tak? Czyli... I zachęcamy, gdyby koledzy potrzebowali dalszych informacji, już jakichś szczegółów, to służymy tutaj pomocą, szczególnie jeśli chodzi o liczbę zwojów, jakieś tam takie detale dotyczące konstrukcji. Grzegorz, mam pytanko, bo ja tutaj widzę na lewym zdjęciu u góry, to jest jakaś nawijarka specjalna do tego? Znaczy to jest akurat nawijarka kolegi Andrzeja, ale to jest, można to zrobić na zwykłą korbką umieszczoną w jakimś klocku. Kręci się lewą ręką, prawą ręką przekłada się po prostu warunek, nieparzysta ilość tych kołeczków. No i trzeba mozolnie, tak nawiasem mówiąc, na cewce mojej tutaj, na tej dolnej, bodajże gdzieś w którymś miejscu widać moją pomyłkę. Gdzieś chyba przeskoczyłem jakiś kołeczek i jakby się tak człowiek dobrze przypatrzył, to gdzieś tu jakaś pomyłka może być, może tu będzie. O, tu chyba z lewej strony na dole widać. Jest taka szczelinka, która nie powinna tu być. No w każdym razie... Grzegorz, tak? Ale słuchaj, no dobrze, a tutaj użyłeś drutu, to nie jest lica WC. Nie, to jest drut, normalnie jest drut nawojowy, tylko że, znaczy, ja to widziałem takie cewki wykonane drutem nawojowym w bawełnie. I to nawet niedaleko mnie, w miejscowości Milicz, była taka fabryka, która produkowała taki drut nawojowy w bawełnie. To jest telefoniczny drut. To się nazywa drut schematowy. Cała ta okablowanie wewnętrzne centrali telefonicznej właśnie takimi drutami. Te druty miały różne kombinacje kolorów, żeby można je było porozróżniać. I ja nie powiem, niech się sam przyzna, kto ma całą szpulę tego drutu. O, nie będziemy się przyznawać, nie będziemy. W każdym razie... Czarny, od razu zarzekam. Ale opis na nim, bo mam też taką szpulkę drutu, ale tam jest bodajże bardzo mała średnica i on jest opisany jako drut nawojowy emalia jedwab. Był kiedyś taki drut, pamiętam, bo nie tylko był przecież owijany tą jedwabiem, nie? Bo to było to oznaczenie DNJ, tak. Ale był też poemaliowany i dopiero owinięty jedwabiem, bo pamiętam, że kurde, były niektóre cewki było ciężko polutować, jeżeli się powiedzmy usunęło ten jedwab jakimś cudem, nie? A potem chciałeś to pobielić i... Trzeba było mechanicznie oczyścić to. Był prostszy sposób. Trzeba było odrobinkę denaturatu podpalić, niech się to wypali, dopiero zeskrobać nożem resztki. Mamy pytanie właśnie o tą cenę. Circa about, jaki jest koszt takiego odbiornika? Szynka około 10 zł chyba kosztowała, Grzegorz, nie? Coś takiego. Lampy leżały na półce. Lampy leżały na półce. Kondensator leżał na półce. Gałki były w kartoniku. Gniazdka były kupione, bo znaleźliśmy tak. W sklepie u nas radiowym gniazdka takie w starym stylu z plastikowymi
wykończeniami. Także nie, nie są typowe metalowe gniazdka radiowe, tylko z plastikowym wykończeniem, a reszta trochę własnej pracy. Ale w sumie lampy przecież też, te lampy chyba drogie nie są, bo to raczej takie popularne są. Także suma summarum potencjometry też jakieś takie... Znaczy urok jest cały w skrzynce, nie? Ta skrzynka tak. Sama w sobie daje efekt. Natomiast jeszcze wracając do cewek, ja myślę, że może wrócimy później do dyskusji, bo jeśli kolegów by to interesowało, Grzegorz, to możemy zrobić taką prezentację odnośnie różnych sposobów nawijania cewek, bo te informacje można znaleźć w starej literaturze, ale nie wszyscy mają do tego dostęp. Natomiast... No, książka poradnik pana Szczurka. No, tam w Szczurku, bardzo... ale też niekoniecznie w takim wykonaniu ten szablon może być po prostu walec, gdzie są nabite kawałki drutu, pręty czy gwoździe nawet. No, tu jest akurat w jednym rzędzie, ale są też tak nawijane, że na tym środkowym po prostu pierścieniu są załóżmy te gwoździki są w dwóch rzędach. I to wtedy trzeba po prostu odpowiedni przeplot tylko stosować i niestety powolutku kręcić lewą ręką, a prawą ten drucik lewo, prawo. Bardzo i wychodzi. Bardzo dobrze się też nawijało kynarem. Piotrek Puchalski, dzisiaj nie wiem czy jest na spotkaniu, poratował nas pewną ilością kynaru i te cewki też bardzo ładnie wyglądają. Fajnie wyglądają, jak jest na przykład kolorowy ten drut i jeśli drut będzie sztywny, nie? Tak. No cewka długofalowa tutaj w porównaniu, zobaczcie, ona jest niestety dużo większa niż cewka wykonana tą drugą metodą. Także wygląda to dość ciekawie i wzbudza na pewno zainteresowanie. Same cewki też, one dodają urody. No i ten majstersztyk, ale to Grzesiu potrafi zszywać. I moja żona, ale mojej żonie się nie chce zszywać. O. Ale ja potrafię dlatego, że moja teściowa była krawcową, a ja dorabiając sobie, znaczy nie finansowo, a dorabiając sobie pozytywną opinię u niej, wyciągałem fastrygi. Tu widać chyba to szycie. Nie, ono dodaje też, ono dodaje urody właśnie cewce. Ja tak, panowie, na szybko sprawdziłem na portalu handlowym znanym. No akurat teraz nie ma tej lampy. Dokładnie, nie ma tych lamp dostępnych, ale tutaj podobna wojskowa lampentoda jest też w tej aluminiowej obudowie z tym grzybkiem do wyciągania z cokołu. To kosztuje około 16 zł za sztukę. Po 5 zł te lampy były. Tak. No wiem, ale to Andrzeju, to w zależności od tego, ile akurat jest ofert, nie? Jeżeli jest sporo ofert na tą lampę, no to wiadomo, że cena jest spada. A tutaj jest jedna pojedyncza oferta i akurat taka cena. Tu można się pokusić na przykład o lampy 4-woltowe i wtedy żarzenie szeregowo i 8-woltowy odbiornik zrobić, spróbować 9-woltowy, ale to tak po prostu z tego, co jest pod ręką. Spotkałem się osobiście z podobną konstrukcją, no nie zupełnie taką samą, tylko tyle, że na tych lampach z serii P, nie? I tam było po prostu tak wykombinowane żarzenie, że z jednego ogniwa było i żarzanie żarników, i anodowe. Tu jest też tak zrobione. Tu jest też tylko dwa przepisy. Mam nawet gdzieś te schemat z tego w plikach, także jakby panowie byli zainteresowani. Na tych śmieciówkach to było PCL82 bodajże, albo coś podobnego. To tych lamp jest dosyć dużo i one są też za grosze praktycznie. I odbiornik był z anteną ferytową akurat, wiesz? Może nawet to łatwiejsze i było do wykonania, no może nie miało takiego uroku, nie? Bo to już po prostu ktoś zbudował gołą konstrukcję, gdzie było to na pająka gdzieś na jakimś szasi blaszanym, gdzie była zamontowana tylko antena w poprzek ferytowa, no i te dwie lampy, oczywiście jakieś tam ogniwo z boku. No niestety na słuchawki jedynie, ale panowie, to chyba nie jest problem.